szacunek najważniejszy jest. Jestem starym człowiekiem, wiecznie chorym. Chorym nie fizycznie, chorym psychicznie. Żyłem tu wiele lat temu, zanim wy się urodziliście i wasi ojcowie też przeżyli ciężkie chwile. Dlaczego? Bo przez takich ludzi jak wy balans jest, a właściwie musi być stały. Brak szacunku to najgorsza z możliwych zdrad. Między osobami trzyma się dystans po to, żeby zaciśnić więzi w późniejszym czasie. Wy sięgnęliście po broń. Czym dla was jest broń? Dla mnie broń jest czymś, co zabiera życie, ale jest fragmentem naszej duszy. Dla tych panów, dla tamtych panów, to coś, przez co w małym stopniu tracą duszę, przez ludzi takich jak wy. A wiecie z jakiego powodu? Z jakiego? Z braku szacunku. Gdybyście jakimśkolwiek sposobem, jakąś magiczną, istotną rzeczą, wyszli z tego cało, to pamiętajcie jedną rzecz. Szacunek jest najważniejszy. Pamiętajcie, to nie jest słowo, które jak będziecie patrzeć w lustrze, czuć obrzydzenie. To jest najważniejsze słowo. Bo wszystko, pamiętajcie, rozmowa jest srebrem, milczenie jest złotem. A działanie czasem bywa niepotrzebne. Powiedział kiedyś mój przyjaciel i kompan, który z jednego dnia dzisiejszego, że należy odpowiednio dobierać czyny, jak i również słowa. Wy wybraliście brak szacunku i poniżenie. A dodatkowo jesteście bandą idiotów. Wytłumaczyć wam dlaczego? Dlaczego? Bo nikt normalny o zdrowych zmysłach nie występuje przeciwko tak licznej grupie w jednym miejscu. To jest błąd taktyczny. Nauczcie się na przyszłość od starego chłopa. Nie ma potrzeby dalej z wami rozmawiać. Będziecie wiedzieć na przyszłość, patrząc w lustra, wasz grzech, bo mogliście z tego wyjść cało, ale woleliście czuć ból niepotrzebny i zerwać części duszy mojej i osób, które stoją za mną. Czyń honory, człowieku. To ostatni mój głos, który usłyszycie. Więcej go nie usłyszycie. W takim poważnym znaczeniu. Proszę kontynuować. A, jeszcze jednego sobie machnę. Czy ktoś? Ja. Który? Rączki w górze, ten? Ja już mogę? Ten zakuty. No ja mówiłem panu, proszę, czy konowy. Ty zakuty to w mordy masz dostać. Pan szanowany wdech brał, żeby skupić. Proszę te rozkucimy. Za mną, zapraszam. Trzymaj się, bracia. Żegnaj. Na cichu podchodzą do tematu, z tego co widać. Oh!
Pewno nie widziałem elfskiego elita na wierzchu. Przyjemny widok. Respekto, to jest rane. Zachowaj szacunek i dystans. Pamiętaj o tym. Co jest? Kurwa. Co pan? Ja pierdzie. Stalowa maska. Za blisko pan stał. Jezus Maria, pan też zrobił ten. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę. Chodź do tyłu. Nie ma sensu. Muszę maskę zmienić teraz. Ja co? No bo kurwa mi wpierdalacie się, kurwa, w miejsce pracy, kurwa, kiedy pracuję, im się, kurwa, wpierdalacie. Każdy mi się wpierdala, kurwa, i nie można normalnie pracować. Jak, kurwa, próbuję coś robić, to się, kurwa, nie da, bo się wpierdalają, kurwa, ludzie, jeden, kurwa, za drugim. Do widzenia. Ua. Jeszcze końcówka i przez...